Od początku stycznia do końca czerwca na terenie powiatu brzozowskiego doszło do 5 wypadków drogowych, w którym jedna osoba poniosła śmierć wskutek poniesionych obrażeń, 5 doznało obrażeń. Ponadto zaistniało 189 kolizji. Policjanci pracowali na miejscu tego tragicznego zdarzenia, do którego doszło w miejscowości Grabownica Starzeńska. Tam kierujący Volkswagenem Passatem wyprzedził jadący przed nim pojazd Mitsubishi, następnie na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i dachował. Wskutek tego zdarzenia kierowca zmarł w szpitalu, pasażerka z obrażeniami trafiła do szpitala. W przeciągu tego półrocza policjanci ujawnili 41 kierujących w stanie nietrzeźwości i 12, którzy byli będąc w stanie po użyciu alkoholu. Najczęściej do wypadków na terenie powiatu brzozowskiego dochodziło w godzinach od 6 do 14, w godzinach przedpołudniowych. Przyczyny zdarzeń drogowych, do których dochodziło na terenie powiatu brzozowskiego, to niezmiennie jest zazwyczaj nadmierna prędkość kierowców. Nie dostosowują tą prędkość do warunków panujących na drodze. Ponadto nieprawidłowe manewry wyprzedzania, zwierzęta i obiekty na drodze oraz współwina uczestników. Największe natężenie ruchu na terenie naszego powiatu występuje na głównych szlakach komunikacyjnych, na drodze krajowej nr 19 oraz drogach wojewódzkich prowadzących w Bieszczady. Dlatego w związku z trwającym okresem wakacyjnym apelujemy do kierowców o bezpieczną i ostrożną jazdę oraz respektowanie się do przepisów ruchu drogowego.